Znajomy znajomego polecił, że podobno tam jest bardzo dobre szkockie śniadanie. Idziemy spróbować. Cześć, witamy z Aberdeen. Obowiązkowo dzień zaczynamy od śniadania. Musimy na nie poczekać, więc na razie sobie zamówiliśmy ciepłą herbatkę. U nich herbatę w Szkocji się pije z mlekiem. Taką bawarkę jakby. Ja tam raczej nie preferuję, ale Patryk jak najbardziej. Pach. O. Do jedzenia na śniadanko zamówiliśmy sobie szkockie śniadanie. Niektórzy twierdzą, że ma ono nawet 1000 kalorii. I tak, mamy bekon, jajko sadzone, kiełbasę taką szkocką, tosty, pieczoną fasolkę, hash brown, coś na styl kaszanki. A tych dwóch rzeczy niestety nie wiem. Czasem w składzie może być także pomidor i pieczarki. I co? Sausage. I sausage. To mówiłem, że coś na styl naszej kiełbasy. Dla mnie najlepsza jest ta fasolka, jest pyszna. Jajeczko też jest dobre. To coś, nie wiem, jakby kasza z mięsem, pyszna. Co tobie, Patryk, najbardziej smakuje? A co nie smakuje? Wszystko smakuje. Za śniadanie zapłaciliśmy 6,50 za jedną porcję, a za herbatę funta 50. Funt stoi około 5, więc można policzyć sobie, ile to wyjdzie na złotówki. Pani z restauracji, w której zjedliśmy śniadanie, poleciła, aby wybrać się na koniec promenady, bo znajduje się tam stara wioska rybacka. Idziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Jesteśmy w małym, takim urokliwym miasteczku, które znajduje się nieopodal busa, w którym jedliśmy śniadanie. Jest tu bardzo pięknie, wszędzie są kolorowe doniczki, kwiatki, figurki, wszystko. Trochę to przypomina taki islandzki, nadmorski klimat, gdzie właśnie są takie malutkie domeczki, kolorowe drzwi. Jest naprawdę pięknie, polecamy. Dzisiaj zaprezentuję wam, jak sprawdza się pogodę. Do tego służy ten kamień. Jeśli kamień jest suchy, to nie pada deszcz. Jeśli kamień jest mokry, pada deszcz. Jeśli widać cień, jest słonecznie. Jeżeli jest biały na wierzchu, pada śnieg. Jeżeli nie widać kamienia, to jest mgła. Jeżeli on lata, to jest wiatr. A jeżeli kamienia nie ma, to znaczy, że jest tornado. Miasteczko to nazywa się Fittie, ale przez lokalnych mieszkańców nazywane jest także Fittie. Aberdeen to trzecie najbardziej zaludnione miasto w Szkocji, ale mimo to można znaleźć tutaj miejsca, w których można doznać trochę ciszy i spokoju. Takich jak na przykład stara wioska rybacka, w której akurat się znajdujemy. Milena mówi, że moglibyśmy tutaj zamieszkać, ale niestety cena mieszkania sprawia, że nawet nie mamy o czym marzyć. W Szkocji bardzo często spotykane są food trucki, czyli takie ciężarówki z jedzeniem. Bardzo często spotkać się można w obszarach przemysłowych, gdzie znajdują się fabryki. Miasto Aberdeen słynie z przetwórstwa granitu, w związku z czym nazywane jest także granitowym miastem. A za mną znajduje się Marischal College, czyli drugi największy na świecie budynek wykonany z granitu. lecimy dalej. Zauważyliśmy, że w przeciwieństwie do Glasgow jest tutaj o wiele czyściej. Ludzie nie rzucają śmieci gdzie popadnie. Na chwilę wskoczymy do biblioteki Sir Duncan Rice. Budynek wyróżnia się nowoczesną architekturą, a także ciekawym wnętrzem. Wstęp do biblioteki jest bezpłatny, ale trzeba wyrobić sobie wejściówkę, czyli trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty ze zdjęciem. Powstały w 1495 roku Uniwersytet w Aberdeen, to piąty najstarszy uniwersytet w Wielkiej Brytanii, a także trzeci najstarszy uniwersytet w Szkocji, zaraz po Uniwersytecie w Glasgow i St. Andrews. Będąc w Aberdeen, warto jest odwiedzić jeden z wielu parków, aby odpocząć od gwaru miasta, posłuchać śpiewu ptaków, pozbierać myśli i podziwiać piękno natury. Tym pozytywnym akcentem kończymy nasz dzień. Jeżeli chcecie odkrywać Szkocję razem z nami, to nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, a także łapka w górę. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.